cześć, czy możemy zadać Ci kilka pytań? Jasne. Największa lekcja, jaką wyciągnąłeś z 2019 roku? Cały czas ciężko pracować. Czy 2019 zaliczasz do życiowych porażek, czy osiągnięć? Raczej osiągnięć. A jakie masz postanowienie noworoczne? Dalej iść do przodu. A jaki masz cel treningowy na 2020? Utrzymać to, co jest. Już lepiej nie będzie. Jaka piosenka będzie Ci się kojarzyła z 2019? Ta wejściowa na naszych spotkaniach. Znamy, znamy. Gdzie chciałbyś spędzić wakacje 2020? Jakie wakacje? Wydarzenie, którego nie możesz się doczekać w 2020. No na pewno rozpoczęcia treningu. Z kim uważasz, że Panthers spotkają się w finale w nadchodzącym sezonie? Najpierw to się trzeba dostać do finału. Czy chciałbyś wprowadzić jakieś zmiany w swoje życie w nowym roku? Chyba nie, na razie jest super. Czy jest coś, co chciałbyś poprawić w aspekcie sportowym? Swoim? Nie, to już lepiej nie będzie, tak jak mówiłem. Najczęściej jedzona przez Ciebie potrawa w mijającym roku to? To, co gotuje moja piękna dziewczyna. Co chciałbyś, żeby rok 2020 przyniósł Twojej drużynie? Kolejne sukcesy na boisku i poza nim. Kto będzie Twoją inspiracją w 2020 roku? Jedna osoba to na pewno nie będzie. Znajdzie się sporo tego. A może kilka słów do oglądających? Obserwujcie nasz portal na Facebooku, słuchajcie mojego podcastu z Dawidem, oglądajcie nasze filmiki i bawcie się przy tym dobrze.